Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wychodzi gra, na którą napaliliście się od dawna. Twórcy do tej pory nie zawiedli, a premiera po wielu latach oczekiwania zbliża się wielkimi krokami. W końcu przychodzi ten dzień. Koniec opóźnień, gra jest dostępna, tylko ściągać i grać. Gra nie zawiodła ani trochę, wręcz przerosła oczekiwania i spokojnie dostaje się do waszego top 10 najlepszych gier wszechczasów. A potem czytacie, że gra okazała się finansową wtopą na skalę, której jeszcze nie widzieliście. Gra, której, no cóż, niefortunny start chciałem omówić, to Spark the Electric Jester, inspirowana klasycznymi Sonicami platformówka, która do tradycyjnej formuły niebieskiego jeża dodaje szalone dasowanie i skakanie po ścianach jak w Mega Manie X, kupę znajdziek znacząco zmieniających zestaw ruchu jak w Kirby'm, a także własne elementy takie jak system walki, który skupia się głównie na atakach wręcz, ale oferuje też pewne możliwości ataku na dystans. Wszystko zależy od tego, jakie znajdźki znajdziemy. Naprawdę wiele od nich zależy. Przed premierą napaliłem się na tę grę z jednego konkretnego powodu. Twórcy. Gra została stworzona przez jednoosobową armię zwaną Felipe Liberto Danelius. Jeśli zmasakrowałem wymowę, to chyba prościej mi będzie mówić Lake Feppert, gdyż takim pseudonimem artystycznym ów osobnik się posługuje. Lake Feppert jest autorem znakomitej trylogii fanowskich gier Sonica. Sonic Before the Sequel, Sonic After the Sequel i Sonic Chrono Adventure, a także prologu do Chrono Adventure, czyli Before the Sequel Aftermath. W sumie to przez te gry nie jestem zbytnio napalony na Sonic Manie, gdyż tamta gra przypomina odgrzewany kotlet, będący w kreatywnych kajdanach klasyków. Zaś Before the Sequel i After the Sequel, które nagrałem jako let's play na tym kanale, autoreklama, biorą klasyczny gameplay i dodają nowe znajdźki, nowe poziomy, nowe bossy, nową muzykę, cud, miód i wszystko, czego chciałbym od nowych Soników, a nie więcej Green Hill Zone, które to już dziewiąte z kolei. Nigdy nie zapomnę wielkiego wiertła Eggmana w rytmie dubstepu. Sonic Chrono Adventure i Epilogue Sonic Before the Sequel Aftermath są zupełnie innymi bestiami, gdyż łączą Sonika z Metroidvanią. Więc postęp gry odbywa się głównie poprzez zbieranie nowych przedmiotów rozszerzających nasz arsenał ruchu, jak na przykład miecz przecinający kraty, czy buty dodające boostowanie w klasycznym Soniku zaznaczam, lub niewiarygodnie wysokie skoki, wielokrotnie w powietrzu powtarzane. Wszystkie te gry polecam, zwłaszcza Before the Sequel i After the Sequel. Linki do tych gier macie w opisie filmu. Nie kosztują nic, więc nie macie żadnych wymówek, by nie zagrać. No dobra, koniec off-topu, wracam do Sparka. Widziałem, że ta gra będzie co najmniej tak dobra, jak te fanowskie gry. A okazała się jeszcze lepsza. Ciągle sprawiała, że robię wewnętrzne wow, co jest u mnie rzadkością. A tu dostałem deskę i popylałem na niej szybciej niż ogarniałem. A tu nagle wyskoczył wielki robot rwal podrzucający pod niebo kłodę, stanowiący arenę walki z bossem. A to od muzyki aż się rozpływałem. Macie próbki. Poziom trudności cały czas był uczciwy. Akcja gnała cały czas i nie nudziłem się ani przez jedną sekundę. Gra przekroczyła moje oczekiwania pod każdym jednym względem. No, może poza fabułą i przerwnikami filmowymi wyglądającymi jak narysowane w paincie. No dobra, wychodzi ze mnie wewnętrzny fanboy, wiem, YouTube'owa emerytura, a nadal filmiki o tym robię, no... Ale to nie ma być recenzja, to ma być filmik o zupełnie czymś innym. Mianowicie o strasznym starcie tej gry. Strasznym. Wyobrażacie sobie grę, która w przeciągu pierwszego tygodnia sprzedała się w mniej niż 1000 egzemplarzy. Właśnie o tym ma być ten filmik. O tym, co doprowadziło do tego, że ta gra miała taki okropny start. Przy okazji będzie to trochę materiał dydaktyczny o tym, czego unikać przy wydawaniu własnego indyka. A przy okazji wspomnę o grze, która zasługuje na więcej uwagi. No dobra, koniec tego długiego wstępu, przechodzę do rzeczy. Oto i powody, które przyczyniły się do tak słabej sprzedaży gry. Spark the Electric Jester zaczął powstawać w trakcie posuchy w serii Sonic, która zaczęła się tak mniej więcej z Sonic 4 epizod 2.
który choć moim zdaniem był dobry, to i tak okazał się taką wtopą, że zabiło to epizod trzeci. Potem Sega wpadła na mądry inaczej pomysł, by następne Soniki były ekskluzywami na konsolę Nintendo. Zresztą one też nie zostały ciepło przyjęte. Sonic Lost World na Wii U kocha się lub nienawidzi. Sporo osób nie ogarniało skomplikowanego sterowania, dziwacznego designu poziomu, Wii wymagających sterowania wyroskopem, ekranem dotykowym i innymi takimi. Sonic Lost World na 3DS-a oprócz tych wad dostało jeszcze bardziej upierdliwy design poziomu i okropną pracę kamery. Ta gra była tak paskudna, że Dimps, studio weteranów handheldowych Soników od czasów Pocket Adventure z 1999 roku, przestało robić gry z niebieskim mierzem i zajęło się wyłącznie mordoklepami z serii Dragon Ball Xenoverse. Potem pojawiła się seria Sonic Boom. Horror, koszmar i tragedia. Sonic Boom Rise of Lyric ze swoim nudnym gameplayem, najnudniejszą muzyką w serii, no może poza Sonic Chronicles, glitchami i spadkami FPS-ów, zatonizowała Sonic 06 jako najbardziej niesławnego Sonica. W tym samym czasie pokazał się dwuwymiarowy kolektaton na 3DS-a, Sonic Boom Shattered Crystal, który był po prostu nudny. Eksploracja nie była dość dobra, by na niej oprzeć grę, a była niezbędna do postępu. Gra otrzymała kontynuację Sonic Boom Fire and Ice, który był bardziej sonicowaty pod względem ceny poziomów, ale dosłownie każdy tą grę olał. I to do tego stopnia, że w momencie nagrywania tego materiału nie byłem w stanie znaleźć ani jednego speedrunu tej gry. A ponoć była nawet, to jedyny boom, w którego bym chętnie zagrał. A natura nie znosi próżni. W tym czasie dwie grupy fanów postanowiły robić własne Soniki. Pierwszą grą tego typu było Freedom Planet. Kickstarter okazał się sukcesem, gra hitem, zaś dwójka w drodze. Gra oferuje trzy unikatowe postacie, miał być pięć, ale olali zupełnie sprawę z DLC, ale mam mniejsza na ten temat. Ciekawą, choć mocno rozwleczoną fabułę, interesujące poziomy, świetną muzykę i te bossy. Kocham tę grę. Nie bez powodu jest to gra, która zajmuje numer jeden na mojej liście najdłużej granych gier na Steamie. Gdyby nadal robił resplaye, to ta gra byłaby następna. Ta gra była kolejnym powodem mojego hype'u na Sparka, gdyż styl gry jest bardzo podobny. Z wszystkim platformowaniem, brakiem obrażeń od kolizji i ręcznym atakowaniem przyciskami zamiast po prostu wskakiwaniem na przeciwników. No właśnie, Spark. Freedom Planet nabrał rozpędu, zaś Spark został zapomniany przez publikę. Okazało się, że kto pierwszy, ten lepszy. A w dodatku Freedom Planet ma bardziej sonikowate postacie, co jak widać przemówiło do fanów. Fletowa smoczyca, zielona kotka i bezowa suczka okazały się atrakcyjniejszego od żółtego elektrycznego błazna. Pewnie z powodu większego podobieństwa do oryginału. Do tego, zanim Spark wyszedł, Galaxy też ogłosiło kontynuację, która zapowiada się świetnie, no ale zawłaszczyła sobie znaczną część zbiorowego hype'u na gry tego typu. Drugi pech to w sumie pierdółka, która opóźniła grę o około tygodnia. Pojawił się jakiś problem ze Steam Cloud, Valve się to nie spodobało i wymusiło opóźnienie gry. Nekweper się grzecznie posłuchał, grę opóźnił, naprawił co trzeba, ale zanim Gaben i jego ekipa ruszyli się z fotela, to minęło kilka dni zanim zweryfikowali grę na nowo i pozwolili, by produkcja zapitała na cyfrowe półki ich sklepu. Niby to ledwo tydzień, ale jak ktoś chce szybko kupić grę, bo się napalił, to ten tydzień pozwala ochłonąć na tyle długo, by poczekać na wyprzedaż. Już wspomniałem o tym, jaką wpadką był Sony 4. Dlatego Sega zdecydowała się przeprosić fanów poprzez zatrudnienie doświadczonych fanów. W skład tej ekipy weszli tacy ludzie jak Christian Whitehead i Simon Tomlin, którzy wsławili się znakomitymi androidowymi i iOS-owymi portami Sonic 1, Sonic 2 i CD. Fanowską grą Sonic Retro i toną nawędzi do hakowania klasyków. Za muzykę jest odpowiedzialny T. Lopez, który tworzył takie remiksy. Fani się jarają tą grą, bo fizyka, bo grafika, bo trzy grywalne postacie, bo muzyka, powrót klasyków z klasą. I weź tu konkuruj z takim gigantem. W części w nieszczęściu jest to, że mania została opóźniona, inaczej obie gry wyszłyby w podobnym czasie. I tak oto manią jarają się starzy fani, nowi fani, nie fani trójwymiarowych Soników,
a media o Sparku milczą. Nadal pamiętam, jak ludzie byli podekscytowani jakością Before the Sequel i After the Sequel. To był idealny moment na wydanie Sparka. Nawet w After the Sequel pojawiło się odniesienie do Żółtego Błazna, co oznacza, że już wtedy Lake Peppert planował własną produkcję. Ale zamiast tego zrobił półtorej fanowskiej gry jeszcze. Before the Sequel Aftermath i Chrono Adventure. Obie produkcje były dobre, ale nie tak świetne jak After the Sequel, przez co ekscytacja jego grami zdołała ostygnąć. Gdyby twórca tej gier od razu zabrał się za Sparka, to nie dość, że miałby więcej czasu na produkcję, to jeszcze hype po After the Sequel sprawiłby, że ludzie bardziej by o tej grze pamiętali. Nie pomogło też to, że w pewnym momencie zaczęła się produkcja XF Racing Institute, który jest ścigałką przypominającą F-Zero. Biorąc pod uwagę, że ta nisza została już wypełniona przez Fast Racing Neo i Fast RMX, to raczej nie był dobry pomysł i myślę, że gdy ta gra wyjdzie, to sprzeda się jeszcze gorzej od Sparka. Cóż, to, że ktoś umie robić świetne gry w tempie karabinu maszynowego, nie znaczy, że umie w marketing i zarządzanie. Pewnie gdyby nie Before the Sequel Aftermath, Chrono Adventure i XF, to gra mogłaby wyjść jeszcze przed Freedom Planet, co dałoby grze niezłego kopa, jako pierwszy duchowy następca Sonika. A tak, to Freedom Planet przejęło pałeczkę. W tym miejscu mam pytanie do tych, co nie interesują się sceną fanowskich Soników. Słyszeliście w ogóle o tej grze przed obejrzeniem tego filmiku? Ja o tej premierze gry dowiedziałem się z komentarza pod filmikiem o dodatku do Shovel Knighta, Spectre of Torment. Jestem fanem gier Feperda, jaram się fanowskimi Sonikami, czekałem na tą grę z niecierpliwością i dowiedziałem się o premierze z takiego źródła. Gdyby nie ten komentarz, to może jeszcze znalazłbym informację o tym na Sonic Retro, ale to tyle. Nikt o tej grze nie mówił, nie informował o jej istnieniu, nie informował o premierze. Jak tu ludzie mają kupić grę, o której nic nie wiedzą? Wiecie, co było najgorsze? Że twórca gry nie uczył się na własnych błędach. Spark the Electric Jester jest jedną z gier finansowanych poprzez Kickstartera. Udało się tę grę sfinansować, ale uważam kampanię za spektakularną porażkę. Lake Peppert na początek potrzebował $7000, a zebrał 9162. Nie został osiągnięty ani jeden set goal. Przez to gra musiała mieć okrojoną fabułę do tego stopnia, że została właściwie tylko jako wymówka dla bicia robotów po pysku. W sumie to sam bym tą grę wsparł, gdybym wiedział o Kickstarterze, ale nim się o nim dowiedziałem, to było już rok po nim. Tak bardzo nie było o tej grze wiadomo. Dla porównania Freedom Planet uzyskało $25,472 i gra została wydłużona dwukrotnie. Przerywniki filmowe rozrosły się do tego stopnia, że ich długość była największą wadą gry. Grafika wyśliczniała i każda kwestia jest mówiona. Przynajmniej wystarczyło to, by Spark był pełną grę i to nawet dłuższą od Freedom Planet, ale nadal zostawia to pewien niedosmak. Ciekawe, co by było, gdyby osiągnięto wszystkie set gole. Freedom Planet 1 to był problem, który pojawił się lata wcześniej. Freedom Planet 2 i Sonic Mania to problemy, które pojawią się za kilka miesięcy. A co w bezpośrednim sąsiedztwie gry? Z kickstarterowych dzieci Yooka-Laylee, duchowy następca Banjo-Kazooie. Z dwuwymiarowych platformowych indyków Hollow Knight. A także wyszedł Nier Automata, zbierając opinie gry roku, dekady, wieczności. A, jeszcze nikt się nie spodziewał Bayonetty na PC, niczym hiszpańskiej inkwizycji. Taki natłok hiciorów sprawił, że gra została zakopana w Steamowej zakładce Popularne nowe gry. A szkoda, tak to mówię, gra byłaby widoczniejsza. Jeśli planujecie w przyszłości zająć się produkcją własnych gier, to mam małą radę. Trzymajcie się od Click Team Fusion z daleka. Kijem go nie tykajcie, chyba że chcecie zrobić łatwo i szybko minigierkę na szóstkę z informatyki. Albo jakąś fanowską gierkę, na której i tak nie zarobicie. Użycie tego oprogramowania to proszenie się o problemy techniczne, trudności z portowaniem, fatalną wydajność nawet na starszym sprzęcie, trudności w aktualizacji itd. Jedynym plusem tego oprogramowania jest właściwie tylko łatwość obsługi. No i to, że na tym silniku jest zbudowany silnik fizyki Sonic Worlds,
na którym bazują wszystkie gry Fepperda oprócz XF. Freedom Planet też miało nieszczęście użycia tego silnika. Właśnie przez nie te DLC z dwiema dodatkowymi postaci zostały oddelegowane na When It's Dawn. Gdy zrobią remake jedynki na Unity, który jest silnikiem Freedom Planet 2. Na szczęście, jak już się wkopiecie w ten silnik, to istnieje sposób na ominięcie problemów. Chouden sprawia, że gry z Fusion zostają przeportowane na C++, co daje lepszą wydajność i możliwość przeportowania gry na inne systemy, jak na przykład Wii U. Ale jest to rozwiązanie komercyjne. Drogie rozwiązanie komercyjne. Z tak lichym Kickstarterem i tak lichą sprzedażą nie ma na to kasy. A mogłoby to ocalić grę, gdyż jest zalewana negatywnymi komentarzami z powodu ostatniego, największego pecha. Naprawdę sporo osób ma problemy techniczne z tą grą. Pomimo prostej grafiki w stylu 16-bitowych gier, to u niektórych gra potrafi chodzić w jednocyfrowej liczbie klatek na sekundę i to pomimo mocnego sprzętu. Jest to problem, którego Lake Fepper nie jest w stanie naprawić samodzielnie, gdyż jest to problem z samiutkim Windowsem. Windows 10 Anniversary Update coś namieszało z obsługą kontrolerów, przez to gry oparte na ClickTeam Fusion 2.5 zaczęły się przecinać, gdy coś się działo z kontrolerami. Nie mam pojęcia co. Niektórzy przepinając kontrolery w trakcie gry byli w stanie naprawiać ten problem, ale nie każdy ma dość padów, by je przepinać. Ponad połowa negatywnych opinii na Steamie w trakcie pisania tego skryptu wynika wyłącznie z problemów, których naprawa wymagałaby załadania Windowsa, załadania Fusion lub wyłożenia na Chouden'a więcej kasy niż wyniósł budżet gry. Gdyby premiera została opóźniona o kilka miesięcy, to raczej nie byłoby takim problemem, gdyż podobno Creative Update naprawia ten problem. No, parę osób pewnie by jeszcze nie zaktualizowało. Przez dużo konkurencji gra została zakopana w popularnych nowych grach. Ale przez ten losowy, nieprzewidywalny problem, gra została również zakopana w najlepiej ocenianych. 89% w momencie pisania tego skryptu. Zanim zagracie, jeśli macie Windows 10, sprawdźcie demo. Link jest w opisie filmiku. Sprawdźcie, czy sami nie macie tego problemu. I tak oto się stało, że taka dobra gra nawet nie sprzedała 1000 sztuk. Lubię tą grę, ale chciałbym, żeby była na tyle opłacalna, by powstała dwójka. Ale raczej się na to nie zapowiada. No, lubię tą grę i to bardzo. Uwielbiam szybkość, uwielbiam jak wygląda platformowanie w tej grze, uwielbiam znajdźki, uwielbiam muzykę, uwielbiam bossy. No, dlatego chciałbym pomóc twórcy w swoim skromnym zakresie tego jednego malutkiego filmiku na YouTubie. Tylko mam do was małą prośbę, chociaż zobaczcie tą grę. Zagrajcie w demo, a jak wam się spodoba, kupcie pełną grę. Linki są w opisie filmiku. Jeśli sami zajmujecie się grową dziennikarstwem, lesplayami lub po prostu rozmawiacie o grach, ciekawcie lub ludziom, że ta gra istnieje. Może pomimo tak fatalnego startu, że aż mi tej gry szkoda, uda się ją odratować, zaś wy będziecie mogli być dumni, że to dzięki waszym wysiłkom. Dzięki, że wytrwaliście do końca i mam nadzieję, że nie będą was hospitalizować od zatrucia wylewającym się fanboizmem. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapki w górę, albo zasubować, albo i to i drugie, poczuję się wtedy bardzo doceniony. Jeśli wam się nie podobało, możecie dać łapki w dół. A niezależnie od tego, czy się wam podobało, nie podobało, czy tak średnio podobało, chętnie przeczytam, co myślicie w komentarzach. Miłego dnia i trzymajcie się mocno.